naszej wielkopostnej refleksji w dniu dzisiejszym towarzyszą bardzo szczególnie dwie postacie. Prorok Jonasz i królowa Saby, królowa z południa. I cóż oni takiego wnoszą w naszą refleksję? Wnoszą to wszystko, co człowiek jest w stanie przeżyć wtedy, kiedy niesie w swoim sercu wrażliwość i pragnienie prawdy, pragnienie mądrości, pragnienie Boga, pragnienie wypełnienia dzieła, jakie odczytał, jakie podjął. Postać proroka Jonasza jest niesamowicie bogata. Jak to przypomina ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, to jego przybycie do Niniwy niesie w sobie bardzo szczególne okoliczności. Powtarzamy, Niniwa, jak to zresztą księga Jonasza dzisiaj przypomniała, była miastem bardzo rozległym na 3 dni drogi. Miasto asyryjskie, stolica. Ale Jonasz zasadniczo, tak mówią bibliści, przede wszystkim poszedł do przedstawicieli narodu wybranego, którzy mieszkali tam, którzy byli diasporą, byli poza Ziemią Świętą, mieszkając pośród Asyryjczyków. I prorok Jonasz został posłany do tych, którzy mieszkając w obcej ziemi, którzy pielęgnując pewne tradycje, zwyczaje i prawa wiary, jednocześnie osłabli w tym wszystkim, przygaśli, zaczęli zapominać, zaczęli upodabniać się do tych, którzy mieszkali obok nich, do których przybyli i dla których mogli, powinni być świadkami jedynego Boga, a przestawali być tymi świadkami. I kiedy w taki sposób popatrzymy na tę historię proroka Jonasza i w takim świetle spróbujemy wsłuchać się w słowa Pana Jezusa, który mówił o tym znaku Jonasza, przez którego mieszkańcy Niniwy się nawrócili, to tam jest jeszcze ten element pośredni. Ci, którzy pierwsi usłyszeli, którzy odpowiedzieli, a za nimi poszli inni. I to jest według mnie ta pierwsza refleksja, którą warto dzisiaj przywołać. Bo przecież każdy z nas jest ciągle gdzieś na swój sposób obarczony taką trudnością, że z tej pierwotnej gorliwości, bez względu na to, gdzie wskażemy ten punkt początkowy, gdzieś potrafimy odejść, potrafimy osłabnąć. Potrafimy gdzieś może zauważać tylko niektóre części, niektóre prawdy, zwracać uwagę na niektórą, na pewne tylko etapy Bożego prowadzenia. A Bóg staje i mówi: spróbuj spojrzeć na to jeszcze raz. Spróbuj spojrzeć na to, włączając w to całe twoje życie, ale jednocześnie, a może przede wszystkim, włączając tych, którzy otaczają ciebie, dla których powinieneś stać się świadkiem Boga, dla których możesz i jesteś źródłem tej Bożej chwały i Bożej łaski. W niektórych momentach może to być ten owoc, który będzie płynął z tego, co uczynił Jonasz. On poszedł tam, on wszedł do tego miasta. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, księga Jonasza mówiła, że Niniwa była rozległa na 3 dni, a on szedł tylko 1 dzień i już się nawrócił. Nawet nie musiał dochodzić do końca. Rozpoczęło się dzieło. Wszedł. I to było ważne.
Oczywiście wchodząc, składał świadectwo, wzywał do nawrócenia przede wszystkim. Mówił to, co usłyszał od Boga, co Bóg mu polecił, aby on powiedział, aby złożył świadectwo. Świadectwo Bożej prawdy, Bożej obecności, Bożych obietnic. Kiedy patrzymy na dzisiejszy dzień w życiu każdego z nas, ilu było takich ludzi, których spotkaliśmy, z którymi może żeśmy rozmawiali, którzy może zadawali nam pytania albo dzielili się pewnym bogactwem swojego życia i którym mogliśmy zostawić świadectwo jasności, mocy Boga. Oczywiście pozostaje otwartym pytanie, czy odpowiedź na pytanie, czy zostawiliśmy. Ale kiedy Pan Bóg nam przypomina tę prawdę, to słowo, oczywiście kieruje nas ku temu, abyśmy byli ludźmi, którzy każdy kolejny dzień, każdą kolejną sytuację spotkanego człowieka będą potrafili przyjąć jako dar, jako kogoś, do kogo Bóg nas doprowadził, bez względu na to, czy on jest przewidywalny, czy nas zaskakuje. A ta druga postać, ten symbol, znak dzisiejszej liturgii słowa, królowa z południa, pamiętamy jej historię. Przybyła słuchać mądrości Salomona. Przybyła z daleka. Przybyła z ogromnym bogactwem, jako tak naprawdę dar dla Boga, którego chociaż nie znała, przyjmowała jako źródło tej mądrości, bo ta biblijna mądrość to jest po prostu Bóg. I też można tę postać królowej rozpatrywać na wiele różnych sposobów, biorąc pod uwagę również i to, co może dla nas kojarzyć się z wysiłkiem, z postanowieniami, z wyrzeczeniami, aby to, co Boże, to, co duchowe się rozwinęło, aby ogarnęło nas, a może aby również dotarło do innych. Bez względu na to, czy szukamy słów, którymi będziemy próbowali przekonać, czy może zwyczajnie, stając z całą pokorą i ludzką słabością wobec Boga, chcemy Mu to zawierzyć, wypowiadając to, co jest w głębi naszych serc i mówiąc, jakie są nasze pragnienia i jak jesteśmy bezradni jako ludzie, aby pokonać tyle różnych trudności, przeciwności, tego wszystkiego, co nam się może wydaje nieraz niemożliwe do pokonania. To jest również pewien obraz tej wędrówki królowej Saby, kiedy szła do tego miejsca, gdzie żył Bóg, który ofiarowywał tak niesamowite dary, których znakiem był król Salomon, jako mądry król. I o to prośmy dzisiaj Boga, abyśmy potrafili nie oczekiwać na jeszcze coś większego, tak jak dzisiaj przestrzega nas przed tym Pan Jezus, że tamto plemię było przewrotne i żądało znaku. Bo tyle darów, tyle znaków Pan Bóg już nam ofiarował, tyle owoców błogosławieństwa wpisał w nasze życie. Odnówmy je, ale jednocześnie miejmy to szczere przekonanie, że również i nam Pan Bóg zawierza to dzieło, abyśmy jak Jonasz poszli do innych, abyśmy jak królowa z południa zawsze trwali przy źródle Bożej mądrości i miłości. Amen.